Cześć, tu Emil Dąbrowski w nowym odcinku Wiadomości Szczecin. Zapraszam na najświeższe newsy z miasta. Jesteśmy już bardzo blisko rozpoczęcia głosowania na projekty w szczecińskim budżecie obywatelskim. Start 1 grudnia o godzinie 9. Propozycji jest ponad 100, a każdy z mieszkańców może poprzeć 5 inicjatyw, 2 ogólnomiejskie i 3 lokalne. W czasie epidemii najlepiej głosować przez internet. Można też wybrać formę tradycyjną, wrzucając formularz do urny w Urzędzie Miasta lub w jego filii na Prawobrzeżu. Głosować może każdy mieszkaniec Szczecina, niezależnie od wieku i miejsca zameldowania. Już teraz zapoznajcie się ze wszystkimi projektami i zasadami głosowania na stronie sbo.szczecin.eu. Będziemy mieli w Szczecinie ekologiczne ciepło. W ciepłowni przy ulicy Dąbskiej, należącej do szczecińskiej energetyki cieplnej, powstanie tak zwana jednostka kogeneracyjna, dzięki której zmniejszy się udział węgla kamiennego w procesie wytwarzania ciepła, a w efekcie emisja gazów cieplarnianych. Nowoczesna technologia będzie zasilana gazem ziemnym. Inwestycję zrealizuje spółka New Cogen, do której chce przystąpić również miasto Szczecin. Potrzebna jest jeszcze tylko zgoda Rady Miasta. Prace mają rozpocząć się w 2021 roku i potrwać 2 lata. Po ich zakończeniu emisja dwutlenku węgla do atmosfery zmniejszy się o niemal 70 tysięcy ton rocznie. Ekoinformacji ciąg dalszy. Poziom recyklingu w Szczecinie wyniósł w ubiegłym roku aż 49,1%, a to oznacza, że do wymaganego w 2020 roku pułapu 50% jest tylko jeden krok. Ten poziom oblicza się na podstawie wytycznych Ministerstwa Środowiska i jest zależny m.in. od liczby przetworzonych odpadów. Dane pochodzą od firm odbierających śmieci z nieruchomości, z ekoportów oraz skupów surowców wtórnych. Jak zaznacza miasto, w Szczecinie poziom recyklingu wzrasta regularnie, podobnie jak świadomość mieszkańców, coraz chętniej korzystających m.in. z rozbudowanej sieci ekoportów i dostosowujących się do kolejnych zasad segregacji. Ale tu będzie zielono. Przy Jeziorku Słonecznym od strony ulicy Derdowskiego oraz przy ulicy 26 Kwietnia między Aleją Bohaterów Warszawy a ulicą Twardowskiego rozpoczęło się sianie łąk kwietnych. Łącznie to ponad 30 tysięcy metrów kwadratowych roślin różnego pochodzenia. To będą m.in. maki, szałwie łąkowe, omszowe, dziewanny pospolite czy żmijowce zwyczajne. Prace w tych dwóch miejscach skończą się jeszcze w tym miesiącu, a pierwsze efekty będziemy podziwiać już wiosną. W czasie epidemii współpraca jest szczególnie ważna i stąd apel urzędników do mieszkańców. Jeśli umówiłeś wizytę, ale z jakiejś przyczyny nie będziesz mógł na nią przyjść, odwołaj ją. W ten sposób inne osoby będą mogły wskoczyć na twoje miejsce i skorzystać z krótszego terminu. Problem jest poważny, bo tygodniowo nawet 600 mieszkańców nie przychodzi na swoje wizyty. Przypominam, że w związku z epidemią do urzędu można przyjść tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty. A jeśli coś wam wypadło, odwołać się można na stronie eurzędszczecin.pl lub mailowo, korzystając z adresu odwołaj wizytę @umszczecin.pl. Zazwyczaj na koniec zapraszam was na widowiska kulturalne albo sportowe. Teraz z wiadomych powodów stacjonarnej rozrywki nie ma, więc w tym miejscu polecam wam spacer na Pomorzany. Zerknijcie na wyjątkowy mural na kamienicy, będący pamiątką po 40. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. I zobaczcie kolejne kamienice, które przejdą remont. Wśród nich jest oficyna w Alei Powstańców Wielkopolskich 22 oraz kamienice w Alei Powstańców Wielkopolskich 30 i 30A. W planie remont dachu, klatek schodowych i docieplenie ścian. W tym odcinku Wiadomości Szczecin to już wszystko. Premiera kolejnego jak zwykle we wtorek, a jeśli newsów wam mało, to zapraszam na stronę internetową, na Facebooka albo do aplikacji. Zdrowia życzę i do zobaczenia.